Atrakcje sportowe, muzyczne oraz rodzinny piknik integracyjny. Tak w skrócie wyglądał Dzień Osób z Niepełnosprawnością w Łomży. Wydarzenie było organizowane w ramach projektu Łomża, miasto, w którym żyję i pracuję, w ramach programu Rozwój Lokalny, finansowany z norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021. Ostatnim punktem łomżyńskich obchodów był piknik integracyjny w sercu łomżyńskiej starówki z mnóstwem atrakcji. Powołałem Radę Społeczną, Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, i przedstawiciele tejże rady wielokrotnie przekazują mi swoje petycje, uwagi, bo inaczej ten świat jest widziany przez osoby z niepełnosprawnością, inaczej przez osoby, które nie mają takich problemów, czy to ruchowych, czy innych. W związku z tym te na pewno kwestie podnoszone często przez nich, czy to zbyt wysoki próg na chodniku, czy może zbyt słaba dostępność dla osób z niepełnosprawnością do naszych placówek oświatowych, jest stale monitorowana i też staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc dla nas ten głos jest niezwykle ważny i wtedy możemy te działania podejmować. A dzisiaj też bardzo dobra informacja, bo otrzymaliśmy z PFRON-u potwierdzenie, że nasz wniosek na kuchnię, na stołówkę w Zespole Szkół Specjalnych został pozytywnie zaopiniowany i ponad 500 000 zł wsparcia na tą inicjatywę będzie, więc oprócz tych środków własnych miasta, również to dofinansowanie z PFRON-u, z województwa wpływa, więc myślę, że też te środowisko powinno się z tego cieszyć, bo też nas alarmowali i mówili o tym, że no jest duża potrzeba w zakresie właśnie własnej, dobrze wyposażonej stołówki. Tego typu wydarzenia cieszą ze względu na to, że integrują nie tylko osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi, ale także dzieci z mieszkańcami dorosłymi i z osobami starszymi. To widać, że starówka żyje i widać, że bardzo duże zainteresowanie jest mieszkańców. Cieszę się bardzo, że wszyscy mogą znaleźć dla siebie miejsce i jeszcze tyle atrakcji. Na Starym Rynku w Łomży powstało miasteczko, w którym dorośli mogli korzystać z badań profilaktycznych, najmłodsi mieli do dyspozycji dmuchańce, animacyjne gry i zabawy, spotkania z postaciami z bajek, pokaz baniek mydlanych oraz słodkie przekąski, gofry czy watę cukrową. Człowieka nie możemy zamknąć w czterech ścianach, prawda? Nie? Bo po prostu musi uczestniczyć w tym życiu codziennym i dlatego należy zachęcić nawet tacy, co odczuwają pewną niesprawność, do tego aktywnego sposobu życia fizycznego, korzystać, prawda, przede wszystkim z otoczenia, świeżego powietrza, prawda, z dala, z zieleni, która nas otacza, bo to raz, że powoduje spowolnienie naszego starzenia, jak również zapewnia naszą kondycję. Mając kontakty z różnymi osobami, tam, nie, że są dość duże uwagi dotyczące ochrony naszego zdrowia. Ja to uważam, że ten temat jest sam w sobie, prawda, na jakąś taką oddzielną, zasadniczą rozmowę, dyskusję, bo tu jest, uważam, wiele do zrobienia. Dla pragnących wyciszenia przygotowany został kącik plastyczno-sensoryczny, a Stowarzyszenie Czas Rozwoju proponowało własnoręczne wykonanie świeczki z węzy pszczelej, naturalnego mydła czy koperty z papieru czerpanego. Dostaliśmy propozycję, żeby uczestniczyć w tym ważnym dla nas dniu. A jak widać, ja też jestem niepełnosprawna, a nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Bardzo staramy się uruchomić ich, żeby byli bardziej, mieli więcej ochoty, żeby coś robić w swoim życiu, żeby nie tylko siedzieć w domu, żeby z niego wychodzić, żeby spróbować różnych prac, różnych umiejętności. Mamy takie pracownie jak papieru czerpanego, pracownię krawiecką, pracownię, w której można lepić w glinie, i są to bardzo fajne zajęcia. Zawsze żeśmy uważali, jeszcze mamy, oprócz tego, jeszcze zapomniałam, jeszcze mamy możliwości takie, że możemy pouczyć szyć, bo mamy krawcową w swoim zespole. Więc to wszystko się składa na to, że rzeczywiście, kiedy ludzie do nas przychodzą, to zawsze do nas mile wracają. Kiedy uczestniczyliśmy w projekcie, to tych osób mieliśmy bardzo dużo. No wiadomo, wszystkie materiały kosztują, ale teraz spróbujemy sobie jakoś radzić powolutku i bez tych środków. Dlatego wszystkich zapraszamy do nas, kto by oczekiwał pomocy, kto by chciał się uruchomić, wyjść z domu i spróbować czegoś nowego w swoim życiu albo zacząć na nowo.
Ja oprócz tego jestem psychologiem, więc też niosę pomoc jak tylko mogę. No i na moim przykładzie mogą sądzić, że też można. Zawodowo jestem zorganizowana i rzeczywiście moim takim dobrym duchem muszę przyznać, że była moja mama, która mnie bardzo wspierała i wierzyła. Mówiła, możesz, próbuj, idź, zobacz. I to było bardzo ważne w moim życiu, bo jak mnie tak popychała do tego, żeby próbować, a nie zostawać w domu, to ja nabierałam ochoty takiej pewności siebie. I ta pewność siebie pozwoliła mi, że przecież niczym się nie różnię. Mogę próbować, mogę zawalczyć o siebie, mogę godnie żyć, mogę uczestniczyć w życiu społecznym i to mi się bardzo podoba i bardzo za to mogę jej podziękować. Z przyjemnością zarażam innych i chciałabym, żeby więcej było takich organizacji. Na tą chwilę z przykrością muszę stwierdzić, że tych organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych, zrobiło się naprawdę mało. Ciągle na tym rynku pracy słabo wyglądamy. Niepełnosprawność jest takim stygmatem, dla niektórych nie do przeskoczenia. Czy dobrze się funkcjonuje? Z jednej strony pewnie tak, ale z drugiej niekoniecznie. Bo ciągle ten rynek mamy za mały, zamknięty, taki bardzo hermetyczny. Wielu pracodawców się boi osób niepełnosprawnych. No i tutaj rzeczywiście jest dużo, dużo do zrobienia. Ideę integracji społecznej osób z niepełnosprawnością z całą pewnością można uznać za jedno z największych dokonań współczesnej myśli humanistycznej oraz działalności społecznej. Zmiany postaw wobec takich osób, w wyniku których nastąpiło przejście od dyskryminacji i niechęci poprzez praktyki opieki i filantropii do podejścia opartego na integracji, to swoista rewolucja. Łomża też pod tym względem nieustannie się zmienia. Rada cały czas wspiera osoby niepełnosprawne, zachęcamy w ogóle osoby niepełnosprawne z miasta, jeżeli potrzebują jakiejś pomocy, aby składały do nas pisma, w czym możemy pomóc i te pisma będziemy przekazywali dalej do danych organizacji, które mogłyby wspomóc dane osoby niepełnosprawne. Jest to trzeci łomżyński społeczny piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnością. Pierwszy mieliśmy przed pandemią, później niestety pandemia przerwała ten cykl pikników. Teraz mam nadzieję, że one będą odbywały się cyklicznie co roku. Bardzo duża frekwencja, bardzo dużo w tym roku też pojawiło się osób niepełnosprawnych, co bardzo mnie cieszy, dlatego że jestem jak najbardziej za tym, żeby aktywizować osoby niepełnosprawne i też za to, żeby to społeczeństwo nasze się integrowało. Niestety mamy coraz więcej osób niepełnosprawnych, czy chorych, czy po wypadkach i nie możemy pozwolić na to, żeby te osoby były zamykane w domu. One nie funkcjonują normalnie w społeczeństwie tak jak każdy zdrowy człowiek. W naszym kraju żyje około 5,5 miliona osób z niepełnosprawnością. To 14% populacji, a zatem co siódmy Polak jest osobą z niepełnosprawnością ruchową, psychiczną, wrodzoną i nabytą. To także niepełnosprawność widoczna i niewidoczna, czy niepełnosprawność sprzężona. Pikniki integracyjne uwrażliwiają nas na potrzeby właśnie tych osób. Już od rana świętujemy właśnie Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Także zaczęliśmy od meczu integracyjnego. O godzinie 9 na Orliku przy ulicy Katyńskiej drużyna ratusza i drużyna zespołu szkół specjalnych grali razem mecz, przepiękny mecz, pełen takich radosnych momentów, wzruszeń, walki, no i przede wszystkim przepełniony radością. Był to mecz nasi uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną kontra urzędnicy Urzędu Miasta. Tak jak wspomniałam, było mnóstwo zabawy, dobrej zabawy, no i wynik bardzo też pozytywny, bo uczniowie górą wygrali, zadowoleni z medalami powędrowali do szkoły, także taki dobry początek dzisiejszego święta. A teraz znajdujemy się na rynku, na Starym Rynku, jest tutaj mnóstwo stoisk, ja jestem zaskoczona niezmiennie pogodą, bo przepiękne majowe popołudnie, ale i tym, że jest tak wiele osób, że tak wiele rodzin, wiele osób z niepełnosprawnością odpowiedziało na zaproszenie właśnie tego pikniku integracyjnego. Także bardzo pozytywne odczucia i potrzebne świętowanie właśnie w takim zakresie. Jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Niepełnosprawność jest trudna i wymagająca. Wymaga nie tylko usprawnień architektonicznych, ale także takich usprawnień w myśleniu. Jesteśmy ciągle w drodze. Ja mam taki apel, żebyśmy starali się ze wszystkich sił tak normalnie traktować osoby z niepełnosprawnością, tak jak drugiego bliźniego, to znaczy pomagając, ale nie wyręczając, w takiej zwykłej normalności. Tam, gdzie możemy pomóc, bo widzimy, że jest potrzebna
pomoc, jakieś wsparcie, to udzielmy tego, ale bez jakiejś pompy, tak w zwykłym takim ludzkim odruchu. Podczas integracyjnej imprezy nie tylko najmłodsi odwiedzali zagrodę z Bolkiem i Lolkiem, alpakami z podłomżyńskiego Drozdowa. Zwierzęta korzystnie oddziałują na ludzi, obniżają poziom stresu, przez co pozwalają się odprężyć i zrelaksować. Nie oceniają, dlatego można się przed nimi otworzyć oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Poza tym motywują do działania. Kontakt z nieco egzotycznymi ze względu na częstość występowania alpakami wprowadza do terapii element unikatowości i pozwala docenić piękno natury. Zwierzęta, jak wiadomo, mają bardzo terapeutyczny wpływ na ludzi, na dorosłych, na dzieci, na wszystkich. Jest to sztuka, tak, żeby nawiązać z nimi kontakt, jest to pewien rodzaj takiej terapii, tak, formy odstresowania się, dostosowania się też trochę do zwierzęcia. Jeśli chodzi o zwierzęta, wszystkie wielbłądowate, lamowate, alpaki, generalnie zwierzęta te nie potrzebują kontaktu z człowiekiem. To my potrzebujemy, żeby być blisko nich, bo one wywołują u nas takie uczucia, tak? I tutaj jest duża właśnie sztuka dla osób, które są... które mają zaburzone jakieś problemy, takie zaburzenia w relacjach, czy w jakichś tam kontaktach z innymi, żeby nawiązać ten kontakt ze zwierzęciem, tak? Jest to taki pierwszy krok, gdzie można ćwiczyć tę umiejętność wyrabiania takich relacji z innymi istotami, gdzie jest zwierzę, które wymaga właśnie od nas pewnego dostosowania się. Jest to bardzo duża sztuka i na dzieci z nadpobudliwością świetnie odnajdują się na przykład na takich zajęciach, gdzie muszą czekać na swoją kolej, wstrzymać się, muszą być miłe, muszą być w miarę opanowane, po to, żeby zwierzę zechciało z nimi pobyć, tak? Jakby to zwierzę jest nagrodą. Jest to też forma takiej terapii, wiadomo, wspomagającej, nie jest to sama w sobie terapia, ale dla osób, które mają o tym pojęcie, można wykorzystać zwierzęta wszystkie, no alpaki też, właśnie w kontaktach w terapeutyczny sposób. Na stoisku Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży można było wykonać niepowtarzalne, pojedyncze egzemplarze odbitek z roślin, traw i liści przy użyciu prasy walcowej. Piknikowym rozrywkom towarzyszyły także tańce podopiecznych Elżbiety Komorowskiej, a na stoisku Łomża Piecze Ciasta znalazły się smaczne wypieki. Pieniądze z ich sprzedaży wspomogą leczenie Julii Haberek. Julia, która ma sprzężoną niepełnosprawność od roku, jest przedszkolakiem. Prawdopodobnie nigdy nie będzie mówiła, bo ma uszkodzone struny głosowe i oddycha przy pomocy rurki tracheotomijnej. Mimo to jest pogodna i chętnie przebywa z innymi. Jej mama wspólnie z wolontariuszami zbiera środki na rehabilitację Julki i nowy ssak. Zbieramy fundusze na zakup nowego ssaka medycznego, gdyż nasz stary, już 4-letni, odmawia nam posłuszeństwa. Kilka razy był w serwisie, więc postanowiliśmy zakupić nowy. Niestety ani z PFRON, ani z innych fundacji nie uzyskaliśmy dofinansowania na chwilę obecną. Tak? Zbieramy również nakrętki dla Juleczki. Nakrętki można zostawić w Zespole Szkół Specjalnych na Skłodowskiej Kiwi, ale także na Nowogrodzkiej, tam gdzie Julka jest przedszkolakiem. Dzisiaj właśnie wspólnie z Łomża Piecze Ciasta zorganizowaliśmy taką zbiórkę dla Julci. No i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć cel i zakupić nowy ssak. Jeżeli środki na to pozwolą, to również przekażemy je na dalszą rehabilitację i leczenie specjalistyczne dla Julki. Zakup nowego ssaka to jest około 4000 zł. Koszt jednego turnusu dwutygodniowego to jest w granicach 6-7 tysięcy złotych, więc to są bardzo duże pieniążki. Julia oddycha za pomocą rurki tracheostomijnej. Jest to tak zwany sztuczny nosek tutaj. Rurka jest wprowadzona do tchawicy. Julka częściowo oddycha górą, ale w większości oddycha rurką. I tutaj zbiera się wydzielina, którą trzeba mechanicznie odessać, tak, odaspirować, bo inaczej Julka nie będzie mogła oddychać. I właśnie bez tego ssaka Julka może się udusić, więc jest to sprzęt, który ratuje jej życie praktycznie, tak, bo bez niego ona nie może funkcjonować. Tu rano, jak idzie do przedszkola, z wielkim szczęściem, radością, panie w przedszkolu ją bardzo lubią, bardzo Julka lubi również swoje panie. W ogóle muszę też przyznać, że z przedszkola nie bardzo chce wracać do domu. Robi mamie papa i nadal chce zostać w przedszkolu. Także
Ona jest bardzo szczęśliwa. To bardzo ważne, aby osoby z niepełnosprawnościami czuły nasze wsparcie i bliskość nie tylko podczas swojego święta, ale również na co dzień. Nasza postawa wobec niepełnosprawności ukształtuje w znacznym stopniu postawę kolejnego pokolenia. Warto uwrażliwiać się na potrzeby innych od najmłodszych lat i zmieniać swoje nastawienie, jeśli jest taka konieczność, gdy jesteśmy już dorośli. Piknik integracyjny w Łomży był doskonałą próbą naszego podejścia do osób z niepełnosprawnościami, być może naszego sąsiada czy znajomego.